Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kryptaron. Słuchajcie, widzimy się, jest 21, dzisiaj jest środa, w Polsce jest środa, u mnie już jest czwartek. No i co? Będziemy dzisiaj rozmawiać o projektach, o ich potencjale i tak dalej, ale tak bardzo, tak jakby chłopskim rozumem, nie? Czyli dlaczego ten projekt warto kupować, dlaczego na przykład, nie wiem, lepiej mieć ENA w portfelu zamiast, nie wiem, Cardano albo Litecoina czy coś i tak dalej, bo wiem, że dużo z was dalej to ma. Dlaczego to wiem? Dlatego, że jestem z wami w kontakcie, piszecie, rozmawiamy i tak dalej. I wysyłacie mi, pytacie, Aaron, czy tą monetę lepiej trzymać, czy tą monetę lepiej trzymać i tak dalej. I widzę, że wielu z was dalej wysyła na przykład monety typu Cardano, ADE, typu na przykład Ripple, typu na przykład, nie wiem, co tam takie w miarę popularne jest. No Dogecoin, ktoś dużo też na przykład ma, choć Dogecoin akurat jest okej, okay. Dogecoina nie głupio jest przetrzymać, tak? Ale no są po prostu monety, no, które nie nadają się, dajmy sobie tak jakby szczerze znać, nie nadają się na tę chwilę do tego, żeby je trzymać. Czy nie nadają się? One nie bardzo się mocno nadają i jakby urosną, ale chodzi o to, że nie nadają się pod kątem potencjału, którego wszyscy szukamy. No bo nie oszukujmy się, każdy z was chce zarobić na tej hoście pieniądze, nie? To jest chyba takie logiczne. Więc co jest dla was najważniejsze? Żeby te zyski zmaksymalizować. Pamiętajcie, przede wszystkim mamy teraz bardzo świetny czas na to, żeby kupować. Oczywiście ja zaznaczam, że wszystko, co usłyszycie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Nie jest to prawo inwestycyjne. Ja się podzielę z wami moimi własnymi przemyśleniami z 9 lat bycia w rynku, bo to już 9 rok leci w tej chwili. Jakby jest świetny moment na to, żeby kupić, no bo halving jest za rogiem. Tak naprawdę ile? No, powiedzmy za 10 dni halving, okolice 10 dni, tak? No i zobaczcie, że halving za 10 dni, więc zawsze po halvingu ta hossa dopiero, można powiedzieć, przyspiesza. Według mnie ona już jest, więc ja powiem, że przyspiesza. Ale przez wielu ludzi na rynku uważano, że i dalej tak wiele ludzi uważa, że no ta hossa mimo wszystko jeszcze się rozpocznie. Czyli ona nie zaczęła się, nie mamy nie wiadomo czego w tej chwili. Pomimo, że część z was już sobie zarobiła na rynku, pomimo, że część nie, dla niektórych z was pewnie myślicie, że już jakby rynek uciekł, co tu jeszcze można zarobić i tak dalej. Jest dalej bardzo świetny moment na to, żeby kupić. Ja mówię oczywiście w ogólnym rozrachunku, tak? Bo ktoś powie, dobra, Aaron wczoraj na Zoomie albo dzisiaj powiedział, że jest świetny moment, a jutro spadniemy jeszcze niżej i będzie lepszy moment, tak? Nie mówię o lokalnej sytuacji. Chodzi mi o to, że według mnie teraz kwiecień, maj to są dobre miesiące na to, żeby kupić. Nie wiem, czy maj będzie w całości już dobry i tak dalej, czy tam już fajnie zaczniemy rosnąć, ale kwiecień, maj, tutaj jeszcze okolice może wakacji, to będą jeszcze nie za późno, tak? Później, jak już będzie wrzesień, październik, no to trzeba będzie naprawdę mieć już trochę w głowie fakt, że po prostu no, możemy spadać niżej, tak? Przepraszam, że możemy już tak mocno iść do góry, że tego potencjału tak dużego nie będzie. No bo na chłopski rozum, tak? Trzeba kupić taniej i sprzedać drożej. No tak się najprościej zarabia na kryptowalutach. Oczywiście możecie zastejkować i dostajecie nagrodę ze stakingu w postaci monet i te monety możecie sprzedać, więc też zarobicie, tak? Możecie przynajmniej użyć lewaru. Część z was na pewno gra na lewarze i tak dalej i używa tego lewaru. Natomiast ja osobiście uważam, że w aktualnym rynku, aktualnym, czyli ogólnie, nie w tej, nie, jakby nie do tygodnia czasu, tylko jak ja mówię aktualny rynek, to chodzi mi ogólnie miesiąc, dwa, jakby ogólny rynek. No to według mnie na lewarze nie ma co siedzieć. Oczywiście, jeżeli ktoś się zna, ma duże doświadczenie, umie faktycznie przelewarować sobie te monety, wie jakie, nie wiem, no na przykład używa długiego lewara, powiedzmy, nie wiem, na 2, 3, 5x, jakby jest kilka opcji lewarowania, tak, też na rynku, no to wtedy, jeżeli ktoś się na to zna i tak dalej, no to w porządku, niech on sobie robi, bo po prostu ma ku temu przesłanki. Natomiast wszystkie osoby, które sobie tak gdzieś tam próbują i tak dalej, to mogą sobie tam pykać, nazwijmy to, tak? Dla sportu, dla komfortu, dla czegoś ciekawego. Ale ogólnie lewar w takim rynku jak teraz nie jest potrzebny. Dlaczego? Na przykład, nie wiem, macie 10 tysięcy dolarów na lewarze, zagracie, nie wiem, 2 tysiące dolarów w pozycję, to 8 tysięcy dolarów zostaje wam, żeby zabezpieczyć trade, nie? No bo musi mieć jakiś margin. Tak? Więc na przykład tak byście za 10 tysięcy dolarów kupili daną monetę i za 10 tysięcy dolarów otrzymali. A tak na lewarze kupicie za 2 tysiące, ok, razy dźwignia, tak? No ale 8 tysięcy cały czas leży wam w, na przykład w USDT, nie? No bo coś musi zabezpieczać pozycję. Chyba, że na przykład gracz, nie wiem, do bitcoinów, tak? I możecie mieć zabezpieczenie w bitcoinie. No to jeszcze o tyle dobrze, że to gdzieś tam leży w bitcoinie. Ale chodzi o to, że lepiej po prostu kupić na spocie,
I tak zarabia się stosunkowo najwięcej, nie? No i teraz zobaczcie, jak skoro to już wiemy, no to jak zarobić na tym spocie? No przede wszystkim kupić taniej i sprzedać drożej, więc to, że teraz jest tanio, to, że teraz jest korekta i tak dalej, to niech będzie dla was okazją. Wy tak na to patrzcie. Ile razy było tak, nie wiem, byliście tym miesiąc temu, patrzyliście na rynek, 2 miesiące temu, 4 miesiące temu, jak jakieś monety wam odjeżdżały i tak dalej, to co chcieliście? Cały czas mówiliście, dobra, za tyle to bym kupił. Jak się pojawi, za tyle to mu kupił. Chciałbym kupić AEWO za $2, jakby było, tak? Chciałbym kupić ENE za $10, jakby była i tak dalej. Chciałbym kupić coś tam, BOMę na przykład, tak? O, Aaron, jesteście pewnie na grupach, tak? Bo to akurat Zoom dla wszystkich. Jesteście być może nowi. No to wiecie, że ja o BOMę dobrze się wypowiadam. No i na przykład o BOMę chwilę też powiem, że na przykład, nie wiem, tam jest akumulacja już od kilku ładnych dni. No to wy się cieszcie, że on jeszcze nie urósł. To nie znaczy, o nie idzie, to ja przechodzę w inny i tak dalej. No nie, no jakby musicie wiedzieć, że monety często na przykład muszą się nakumulować, ktoś się musi nazbierać i tak dalej. Na rynek też się swoimi prawami rządzi, więc jakby na bomę jest, będzie jeszcze ruch. I teraz na przykładzie bomę, że tak on sobie urośnie, czy nie wiem, 20% teraz i wróci, to wy traktujecie to jako okazję. Ktoś, kto nie ma, może to traktować jako okazję. Moneta wróciła fajnie, znowu jestem w stanie ją wziąć taniej i nie uciekła mi, tak? Ktoś, kto jest w monecie, no po prostu czeka. No bo jakaś tam podbitka i powrót, no to dalej mamy kontynuację ruchu akumulacyjnego, tak? Kumuluje się, moneta się zbiera. Tam kupuje, sprzedaje, kupują, ale ktoś dokupuje cały czas tej monety. Jakby więksi gracze cały czas akumulują, dlatego się nazywa to moment akumulacyjny. No bo trochę musimy naakumulować, tak? Jakbyśmy, nie wiem, chcieli, powiedzmy, jedzenie nakupić, to też kumulujemy, tak, żeby mieć go więcej. Tak samo z tą monetą. Po prostu zbieramy, 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 i kiedy już odpowiednie grupy, że tak powiem, naakumulują, no to teraz czas iść do góry. Dlaczego? Dlatego, że my naakumulowaliśmy, chcemy teraz na tym zarobić, tak? Więc ta akumulacja też jest potrzebna. I w perspektywie czasu to jest wszystko ważne. Jak wy znacie te podstawy, jakby struktury i tak dalej, to wy powinniście wiedzieć, że ten rynek będzie szedł do przodu, że te monety coś tam zrobiły, na przykład tak jak bombę, powiedzmy, akumuluje, no i powiedzmy, ich perspektywa jest daleka, nie? Ich perspektywa wzrost. Więc ja uważam, że szczyt hossy możemy mieć jeszcze spokojnie, no może to będzie listopad, grudzień, to są takie, powiedzmy, wczesne przesłanki, natomiast może to być również na przykład, się rozbiorę się odrobinę, bo za ciepło tutaj jest jednak. A tak jeszcze się gada i człowiek się emocjonuje, to też mu ciepło. Więc na przykład może to będzie, nie wiem, luty, może będzie marzec, może będzie kwiecień, tak? Coś w tym desy. Więc mimo wszystko jest jeszcze odrobina czasu, ale ten czas ucieka. Jakby powinniście się cieszyć, że są takie momenty jak teraz, że rynek daje przewagę. Więc dla wszystkich osób, które nie są w rynku, jeżeli wy widzicie rynek taki jak dzisiaj, czyli który po prostu sobie spadł, no to cieszcie się. Cieszcie się, no bo to da więcej przewagi. I jak zarobić? Na przykład, nie wiem, kupujecie AEWO, a AEWO było niedawno tam, powiedzmy, $4 prawie. No to byście kupili po $4, powiedzmy tam, nie wiem, to było 2 tygodnie temu, 4 tygodnie temu, tak? No to jeżeli AEWO osiągnie, na przykład, nie wiem, $20 w koszcie, no to macie z tego 5x, nie? No, składacie $1000, wyjmujecie $5000. Oczywiście, jeżeli nie będziecie typekować po drodze, oczywiście, jeżeli sprzedacie za tą wartość, tak? Ale jeżeli teraz spadł, powiedzmy, na 2,50 i tak dalej, no to przy $20 będzie 8x-ów, czyli nie z $1000 $5000, tylko z $1000 $8000. Co jest lepsze? Na koniec warto mieć 5 czy 8? Wydaje mi się, że 8, prawda? Więc to jest najprostsza sprawa, żebyście po prostu kupowali sobie, kiedy jest taniej. I tyle. Dla osób, które na przykład są w monecie i tak dalej, po prostu czekajcie. Możecie jest oczywiście, jeżeli macie sobie, na przykład dokupić, skoro jest korekta. Jeżeli nie, to siedzicie w rynku i po prostu czekacie aż do momentu, kiedy warto sprzedawać. No i kiedy warto sprzedawać, no to mniej więcej już usłyszeliście, tak? Ja osobiście gdzieś tam koło listopada, grudnia będę pomału myślał o tym, żeby już kaszować swoje pozycje. Zresztą, jak będziecie ze mną, to ja też będę wam dawał znać na takich spotkaniach albo gdzieś tam na grupie, więc po prostu obserwujcie. Więc przykład teraz trzech monet, o których chcę powiedzieć. Przede wszystkim ENA, nie? Właśnie, że to jest pytanie. Od razu na to odpowiem, bo to jest pytanie akurat pod to, co chcę skończyć. Bo Andrzej mówi, że jakby wiele grup, w cudzysłowie, no nie wiemy jakie grupy, tak? Mówią, że
Koniec fasy 2025. I teraz tak, ja chcę powiedzieć dwie rzeczy a propos tego. Pierwsza rzecz, Andrzej i wszyscy. Według cyklu powinniśmy mieć koniec kosy w październiku 2025. I pewnie stąd też ta informacja, bo gdybyśmy trzymali się cykliczności, to jest 18 miesięcy po halvingu szczyt i ten szczyt zawsze był w wcześniejszej hoście i jeszcze we wcześniejszej. Czyli jak sobie popatrzycie, to zobaczcie. Wpiszcie sobie datę halvingu i przednik tego, albo na przykład na wykresie. Możecie użyć wskaźnika halving countdown, albo tam halving po prostu jakiś tam, powiedzmy, gdzie pokaże wam, gdzie te halvingi były. I od tego policzcie miesięczne świeczki, i okaże się, że 18 świeczka to był szczyt, nie? I tak było jeszcze 2 lata temu, znaczy 4 lata temu, i w poprzednim hoście też, czyli 8 lat temu, nie? No i teraz jakby to jest stąd. A druga sprawa, pamiętajcie, że grupy często wam będą mówić, zależy na jakie traficie. Ja wam mówię osobiście o tym, co ja będę robił i tak dalej, bo po pierwsze, zagłębiam się troszeczkę inaczej w rynek. Dwa, też jestem spekulantem swego rodzaju, więc patrzę, co się dzieje na rynku. Po trzecie, no, czasami mam jakieś informacje od wyższych, tak nazwijmy, bo gdzieś tam w kręgach mam jakieś, powiedzmy, kontakty z miliarderami czy z jakimiś osobami, które mają trochę więcej na tym rynku do powiedzenia, więc oni też między sobą rozmawiają. Tak jak ja rozmawiam z wami, jak potem rozmawiam z jakimiś osobami, no to oni też jakieś dyskusje sobie prowadzą, nie? Co robimy i tak dalej. Pamiętajcie, że między nimi też będzie jakaś walka. Tak? Część grup się w jakiś sposób dogada, część nie. No bo dlaczego tak jest? Pamiętajcie, że teraz my mówimy o innych rzeczach. Aktualnie rynek jest w korekcie. Ja wam mówię na przykład o tym, że warto kupić, tak? I że to będzie kumulowało. Ale pamiętajcie, że to jest nie wszystko. Przepraszam, to ile wy zarobicie, tak naprawdę zdecyduje na koniec, nie? Jak wyjdziecie z tego rynku? Bo to, że wy dzisiaj macie i tam, czy dzisiaj ktoś na przykład nie ma minus 15% na portfelu, czy jutro będzie miał plus 30%, nie ma to żadnego znaczenia. Póki nie wyjdziemy, no to jest tylko cyfra, na zasadzie mam rano tyle, wieczorem mam tyle, pojutrze mam tyle, a w piątki mam tyle. Nie ma żadnego większego znaczenia. Chodzi tylko o łącznie, co kupisz, jak tanio i z jakim potencjałem wybierzesz projekt. No i teraz zauważ, będzie rósł rynek, nie? I na końcu my, chcąc wyjść z rynku, musimy komuś to sprzedać. Ktoś musi zostawić płynność na te nasze monety, nie? Wiecie, o co chodzi? Więc wyobraźcie sobie, że będziecie mieli swoje własne projekty i ktoś będzie od was musiał to kupić, nie? Więc mi chodzi o z tymi grupami, że one często będą was ciągnąć dalej. Na przykład, nie wiem, szczyt kosy i tak dalej, żebyście wy dalej wierzyli, że ten rynek będzie rósł i tak dalej, żebyście nie sprzedawali swoich projektów. Tylko najlepiej, żebyście kupowali, żebyście mieli złudzenie, że no, do 2025 lepiej do końca zostać, bo tak będą mówiły wam jakieś tam grupy czy coś. No, po to, żebyście zostali, żebyście pokupywali, no bo oni będą pomału już wychodzić, a wy kupując, będziecie kupywać od nich. Tak, czy powiedzmy, nie wiem, jakiś tam wieloryb będzie już pomału wychodził, a wy będziecie po tej cenie kupować. Powiedzmy AEW po $20, tak? ENE po $20. Będziecie kupować tak drogo, licząc, że jeszcze jest czas, to pewnie będzie po $40. A to już może być jakiś tam przedsmak końca, hossy. Dlatego jakby tutaj, Andrzej, zostawiam ci dwie rzeczy a propos tego, jak to może funkcjonować, nie? Czyli raz, że grupy będą tak mówić, żeby was trochę przeciągnąć, żebyście wy nie sprzedali przed innymi, a druga sprawa jest taka, że a propos cyklu, no to jeżeli chodzi o cykle, no to cykle się skracają, nie? Jakby już my mamy tak, mieliśmy 8 lat temu cykl miesiąc w lewo w niektórych takich ważniejszych wydarzeniach na rynku. Teraz mamy około 3 miesięcy, 3-4 nawet. Więc jeżeli my to już wiemy, wy to już wiecie, ja to wiem, no to wyobraźcie sobie, zawsze myślcie, tak jakby spekulujcie. No dobra, w rynku chodzi o to i o to, żeby kupić, żeby sprzedać. Komuś to trzeba sprzedać, od kogoś trzeba kupić. Tak jakby szukajcie w tym jakiegoś takiego zrozumienia, takiego chęci rozpatrzenia, o co tutaj chodzi, dlaczego w ogóle my to zarabiamy, jak to się dzieje. I myślcie, co może być następstwem. No bo jakby rozbierzemy to na czynniki pierwsze, to przecież to jest proste, tak? No jest po prostu tanie, jak dobre monety mamy, no to wiadomo, że rynek będzie chciał na tym zarobić. Więc lepiej kupować dobre monety i oczywiście nowe monety. Dlaczego ja cały czas podążam, żeby kupować nowe projekty? Typu AEVO, typu ENA, typu BOME, tak? Dlaczego o tych projektach mówię? Dlatego, że one są nowe, a nowe między innymi to znaczy, że ktoś jeszcze na nich nie zarobił. No bo, no, pomyślmy, nie?
Jakby powstaje jakiś projekt w rynku. Oczywiście on często coś tam będzie robił, tak? Jakby rynek krypto się rozwija na zasadzie tak, że idziemy mocno w technologię i coś robimy dla świata, ale no ktoś na tym musi zarobić. Jeżeli ja bym wypuścił to, nie wiem, na kamerce mam Huberta, Macieja, Sebastiana, Łukasza, Roberta, no to jeżeli, powiedzmy, nie wiem, no tutaj bym się dogadał z chłopakami, wypuszczamy jakąś monetę, to oczywiście możemy altruistycznie sobie myśleć o tym, że będziemy pomagać, tak? I super. No ale nie oszukujmy się, często fajnie by było coś zarobić, nie? No, trzeba ludzi utrzymać, trzeba firmy założyć i tak dalej, no czas poświęcić i tak dalej. No, Robert to właśnie też się ukazał. Więc musimy coś z tym zrobić i na tym musimy zarobić. Takie są zazwyczaj chęci. Więc co zrobić, żeby zarobić? No wiadomo, tutaj też na przykład tego teraz słuchajcie, bo to też jest trochę temat, który ja jakby wpuszczam już w Zoom, w nasze spotkanie. Typu na przykład, no to okej, no i co z tym projektem? Na co zwracać warto uwagę? Oczywiście, jak dużo się o nim mówi, czy tak, to jest jedna rzecz. Czy jest świeży? No bo świeży to znaczy, że jeszcze nikt nie skeszował zysków. Czyli na przykład, dlaczego ja nie wiem, nie popieram Cardano i tak dalej, bo Cardano już ma prawie tyle lat, co jestem w rynku, tak? I one już tam 2, 3 razy już miały jakieś szczyty i tak dalej, więc o nim się nic nie mówi, tak? No kto dzisiaj mówi o Cardano? Nikt nie jest podekscytowany tym projektem, bo są inne, na których można lepiej zarobić, o których się mówi. Pamiętajcie, tam gdzie jest społeczność, tam jest kasa. Dlaczego? Bo jest popyt. Społeczność kupuje. Ludzie kupują, tak? To nie rośnie samo z siebie. Ktoś to musi kupić. Więc tam gdzie jest dużo społeczności, tego się trzymamy. Cardano, przepraszam, Jada, miało swoje 5 minut po prostu. Super projekt, oczywiście ogromna kapitalizacja i tak dalej. Na pewno też trochę da zarobić. Bo wszystkie coiny po prostu będą rosły w hossie, ale nie da zarobić wam tyle x-ów. No nie wiem, nie dałbym sobie ręki uciąć, ale myślę, że Ada, jak zrobi 3x-y, 4x-y, to będzie naprawdę maks. A na ENA i na AEVO uważam, że 10x-ów jest spokojnie do zrobienia. Może będzie więcej, może nie. To oczywiście są takie bezpieczne projekty, wam dzisiaj mówię, z dużą kapitalizacją, no ale projekty niższego rzędu, nie, na przykład taki Sidus, jeżeli się przyjmie, bo na przykład tam już jest trochę większe ryzyko, ale jeżeli się przyjmie, to według mnie 50x-ów zrobi stąd. Czyli 50 razy kontra 4 razy potencjalnie na Adzie. Wiecie o co chodzi. No ewidentnie warto być tam, nie? Czyli w pociągu, który jest 12 razy szybszy, nie? 12 razy lepszy i mocniejszy. Więc patrzycie o tym, co się mówi. Jak na to spojrzeć? No, macie X-a czy Twittera. Uważam, że każdy powinien sobie założyć. Ty sobie myśli, dobra, ja nie będę tam prowadził X-a i tak dalej. Nie musisz prowadzić. Nie musisz prowadzić Instagrama, nie musisz prowadzić X-a, tak? Ale warto, żebyś miał, bo tam znajdziesz sporo informacji. Oczywiście, jeśli lubisz, tak? No bo jak są ludzie, którzy na przykład nie lubią, no to wolą posłuchać, tak? Wolą przyjść na przykład do takiej grupy, przyjść na takiego Zooma i ja wam będę mówił, co ja tam wynalazłem, co przeczytałem, co się dowiedziałem, tak? Ale jeżeli ktoś z was lubi poszperać i tak dalej, chce jakby mieć troszeczkę pojęcia o tym rynku i tak dalej, no to wszystko znajdziecie tak naprawdę na X-ie, nie? Wszystko jest na X-ie i tam o projektach i tak dalej, co się dzieje. Więc to, co jest jeszcze ważne, to, że moi drodzy, ja zamknę sobie ten czat, żebyście, będzie krótkie Q&A na końcu. Więc patrzymy na nowe projekty, bo tam się po prostu dzieje. Nikt jeszcze nie zarobił. Więc ktoś na tym musi zarobić. Więc te monety będą pompowane, a bardziej będą pompowane te, które są właśnie nowe. No bo właśnie tego zarobku jeszcze na nich nie ma. Więc wy pamiętajcie, że jak będziecie mieli te projekty, to musicie już wcześniej wychodzić i tak dalej. Tak? Więc właśnie nie patrzcie na to, że ktoś będzie wam mówił, że kosta będzie 2025 czy 2026, no bo na końcu zobaczcie, jaką siłę trzeba będzie znaleźć. Zobaczcie, my mamy teraz dużo sztuk monet, nie? Na przykład nie, mamy powiedzmy BOME, dużą ilość sztuk. BON jest tam powiedzmy po 0,0 tam 13, tak? Ale jeżeli on będzie rósł i będzie powiedzmy, nie wiem, już 5 razy droższy, no to wykupujecie 5 razy mniej monet. Czyli nie macie na przykład, nie wiem, 100 tysięcy sztuk BOME, tylko macie 20 tysięcy sztuk BOME, tak? Jak będzie 5 razy droższy. Czyli wy macie mniej sztuk, którą za sztukę później musicie sprzedać. Ale jeżeli macie dużo i kupiliście tanio, to cena i tak urośnie, ale wy po tej cenie musicie mieć jakby no duży popyt, musi być dalej dużo sztuk. Wy chcecie sprzedać na rynek. To zobaczcie, co się dzieje, jak ludzie pokupowali teraz, a później ta siła już będzie mniejsza. No bo ktoś, to przyjdzie nowy, powiedzmy, ulica tak zwana, tak? Tak się mówi, świeży gracz, jakiś tam Jan na przykład przyjdzie, tak? Ma 10 tysięcy dolarów i on chce kupić sobie bomę, no to on już nie skupi od ciebie, powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy sztuk, tylko powiedzmy 20 tysięcy sztuk, tak?
Czyli musi wejść 5 razy więcej kapitału, żeby było stać na to, żebyś ty mógł wyjść. Ty oczywiście zarobisz super na tym, ale ktoś musi ten. Więc wyobraźcie sobie na końcu hossy, co się będzie musiało dziać, żeby ci ludzie, cały rynek znalazł tak ogromny popyt, chęć zakupowy, żeby skupić te wszystkie monety, bo każdy na końcu będzie chciał dobrze wyjść. Każdy na końcu będzie chciał zarobić. I teraz kto pierwszy zrzuci przed innymi? Węloryby też będą jakby ze sobą walczyć, tak? No powiedzmy, nie wiem, BlackRock skupuje cały czas Bitcoina, wy o tym wiecie. No dobra, no ale po ile będzie go sprzedawał? Komu? Komu takiej ilości? Czy on będzie chciał to trzymać, nie wiem, do kolejnego szczytu? Czy będzie chciał wyjść na tym szczycie? Tak? Jako fundusz. No i ktoś to musi kupić. A jak BlackRock zacznie sprzedawać, to może inni zaczną sprzedawać przed nimi, tak? Więc ja już was ostrzegam w tej chwili, że w momencie, kiedy będzie końcówka hossy, wy będziecie łapani jak pszczoły do miodu na wszystkie możliwe teksty, które będą. Że to nie koniec, że to jeszcze razy dwa, że to potencjał, że Bitcoin idziemy na 200 tysięcy, że idziemy na 300 i tak dalej. Bo w nas, tak, no i we mnie też, trzeba stworzyć nadzieję na to, że zarobimy dużo, dużo więcej niż teraz. Po to, żebyś dalej miał ochotę tak drogo kupować. Więc tam na końcu, końcówka hossy, to będzie trwało, myślę, że około 2 miesięcy. Oczywiście nie wszystkie monety będą miały szczyt w ten sam dzień, to też weźcie pod uwagę, nie? Że jakby w końcówce hossy trzeba brać pod uwagę to, że no, tam będzie się działo tak, że będą jakieś pojedyncze działania, które będą polegały na tym, że najpierw wyjdziemy sobie z BOME, potem może ENA i tak dalej. Że te wszystkie ruchy paraboliczne, jak najlepiej to znaleźć? No, na parabolach. Będziecie mieli już parabole na wykresie D1. Może dla niektórych, dla was za dużo to nie mówi, tak? No bo to jest wykres. Ale podstawy wykresu, że się bierzecie na przykład TradingView, wchodzicie, wpisujecie sobie monetę ENA, pojawia się wam wykres, bierzecie interwał czasowy D, tak? Czyli jedna świeczka to jest dzień. No i jeżeli te świeczki, każda świeczka to jest dzień. Jeżeli tych świeczek będziecie mieli, powiedzmy, nie wiem, 8, 9, 10 pod rząd, one będą coraz wyższe. Cena zrobi, powiedzmy, nie wiem, 3, 4 x te parę dni, tak? Od dołka my zrobimy, powiedzmy, te 10, ale na tej lokalnej sytuacji, te świeczki będzie już parabola. Wiecie, jak wygląda parabola, nie? Czyli wykres będzie w ten sposób. Będzie po prostu chodzić, startował jak torpeda. No tak widzicie, taki okres i taką świeczkę, i to będzie w okresie między grudniem a kwietniem, to już tą monetę powinniście sprzedawać. Już na pewno z 60-70%. Może czy oczywiście później będziemy się jakieś strategie przygotowywać. Ja też będę wam trochę o tym mówił, będziecie przychodzili na inne spotkanie i tak dalej. Będę wam mówił tak naprawdę, jak się to powinno porcjować, czy dawać break-even, czyli zabezpieczyć sobie takie pozycje, czy na przykład dokupywać na korekcie, czy już nie dokupywać i tak dalej. O tym będziemy gadać na innych rzeczach, więc bądźcie po prostu na czasie, ale najprościej mówiąc, po prostu te ruchy paraboliczne na niektórych świecach będą szybciej. Grudzień, kwiecień to już będzie taki moment na wychodzenie z rynku, więc te monety warto będzie sprzedawać. Bo oczywiście, ktoś może powiedzieć, dobra, Aaron, ale ja sprzedam w grudniu, a hossa się skończy w kwietniu. To myślę, że to dalej nie pójdzie? Być może pójdzie, tak? Ale jest duża szansa, że po prostu będzie ruch paraboliczny, parabola odreaguje, bo będzie musiała i po co mi się ten moment będzie naakumulowywał. Bo już podaż z popytem będzie tak mniej więcej, wiecie, wyrównana. Przyjdzie do ludzi, którzy będą kupywać, będzie cały czas podaż, bo już niektórzy będą wywalać monety, no bo tak będzie, bez wątpienia. No i ta moneta coś tam urośnie, coś tego, ale ktoś ją tak w miarę przetrzyma, żeby za dużo nie spuścić podaży na rynek. No wiadomo, że jak ktoś tak z marketu zasunie parę miliardów na takiej monecie, no to rynek tamtnie, tak? On zbierze cały order book, po ile było, aż się zatrzyma mu, tak? Czyli ile w order booku, na przykład, nie wiem. Ktoś za $20 wystawia 5 sztuk, ktoś za 20 wystawia 8, ktoś za 19,99 wystawia 20, ktoś za 19,98 wystawia 400 sztuk, a on ma, nie wiem, 100 tysięcy sztuk do sprzedaży. No tak puści z marketu, czyli ma sprzedać mu now, no to wszystkie te sztuki on będzie zjadał i mu się cena zamknie, tam aż się uzbiera w order booku te tam 10, 100 tysięcy monet, ile on tam ma. I powiedzmy, nie wiem, ostatnie zlecenie będzie po 18,80. Więc czasami, jak widzicie na przykład taką szpilę w dół, no to ktoś właśnie fat finger, tak zwany, że tłusty paluch się obśliznął i po prostu miało się 10 sprzedać sztuk, a się sprzedało 10 tysięcy, tak? Wiecie, o co chodzi. I wtedy po prostu jest ta szpila, nie? Więc
I teraz pytanie, czy ktoś to wykupi? Czy ten order book znowu się zapełni, tak? Jakimiś zleceniami i tak dalej. Więc później może być tak, że w grudniu ktoś powie, a w kwietniu będzie koniec hossy, ale potem taka moneta, ona zacznie spadać, będzie się akumulowała i może, nie wiem, wyrówna szczyt paraboli, może jeszcze trochę urośnie. Albo będzie już sobie pomału tego, przeczeka sobie do kwietnia i dalej już później ktoś w kwietniu będzie czuł, że już końcówka, już tam, nie wiem, grubasy zdecyduje, że to będzie kwiecień, tak? Może nie zdecyduje, że to będzie marzec. Ja to oczywiście mówię kwiecień tak dla prostego przykładu, żeby wam nie mącić w głowach. No to mówiłeś marzec, grudzień, kwiecień, to w końcu kiedy? Koniec hossy, nie? Po prostu przyjmijmy, że tam niech to będzie kwiecień. Więc wtedy, w kwietniu, no już po prostu ta podaż będzie, bo już wszyscy będą wiedzieli, dobra, ile daliśmy radę, tyle żeśmy dali radę, nie? I teraz trzeba po prostu jakby wychodzić z rynku, bo już nie ma czasu. Już nikt nie chce kupować za bardzo, już ten, więc już później to będzie po prostu bardzo duża ta korekta. Więc tak, na to też patrzcie, okej? Okay? Więc dobra. Zobaczcie, bardzo szybciutko, co chcę wam powiedzieć. Chcę wam udostępnić ekran, ale ktoś, kto nie lubi analizy technicznej, to dalej niech zostanie, bo to potrwa 3 minuty. Ja chcę tylko wam pokazać, gdzie warto kupić. Zobaczcie, na przykład ENA. Świeży projekt, rośnie sobie cały czas, jest w ruchu wzrostowym, nie? Więc można powiedzieć, że tutaj mamy dalej silny trend wzrostowy, nie? To jest sobie ta, powiedzmy, tam ENA sobie tam rośnie, nie? Śmiało. I zobaczcie, to, co jest fajne, to to, że ten ruch już się powoli napędza. Okej, okay, tutaj może być potem jakiś ruch akumulacyjny i tak dalej, ale patrząc na rynek, co wam chcę powiedzieć w każdej monecie tak bardzo jedno zdanie, że po prostu w tym przedziale warto ją po prostu kupić, jeżeli się moneta pojawi. O, to jest przedział. Tak naprawdę ja rozciągnę akurat na Enie do aktualnej sytuacji, bo uważam, od $40 do $14 jest dobry moment do zakupu. Okay? Zapamiętajcie to sobie. Więc jeżeli rynek zacznie lecieć i tak dalej, to w przypadku Eny ona cały czas jest dobra do zakupu, cały czas jest jeszcze tania i tak dalej. I Ena za chwilę będzie bardziej rosnąć już tak szybko i wy będziecie chcieli ją kupić po $40, ale już nie kupicie za parę tygodni, okej? Okay? Więc cieszcie się, że coś się stanie, bo po prostu więcej zarobicie. Więc Ena, tutaj macie moment do $14, możecie kupywać jakby zakres sprzedaży 10 minimum dolarów. Ja jakby poniżej nie będę sprzedawał. Oczywiście ja tam sprzedaję 9,80, 9,70 będzie. Bo jak wszyscy mówią o dyszce, to każdy na ten order book to podaż wstawia, nie? Ja sprzedaję tam za 10 dolarów. Nie chcę mi się wpisywać 9,99, bo 10 jest łatwiej. 1 i 0. Więc tam jest tak dużo tej podaży, że ludzie, którzy kupują, no tą dychę muszą zeżreć całą, nie? Te wszystkie te pozycje, które tam są. Więc po prostu lepiej wam sprzedać trochę taniej. Ja osobiście na Enie liczę na okolice 20 dolarów. Więc no mamy ponad 10x-ów, nie? Stąd. Więc to jest to. To jest świeża moneta, zobaczcie, i tak dalej. Launch pool Binance'a, co warto tutaj wspomnieć, jakby też to wypuszczał. Więc no i na logikę znowu kminimy. Dobra, no ale to co z tego, że launch pool Binance'a? No to Binance ma dużo monet, nie? Czyli co? Jak Binance jest kumaty, ma największe wolumeny na świecie i tak dalej, to jak myślicie, Binance będzie chciał na tym zarobić, czy nie będzie chciał na tym zarobić? No pewnie będzie chciał, tak? Skoro launchuje jakieś monety. Więc jak będzie chciał, to będzie chciał, żeby ta moneta urosła. Tak? Czyli będzie pomagał we wzroście tej monety. Więc ENA, super, według mnie pozycja na to, żeby mieć. A EVO, kolejna sprawa. Zobaczcie. A EVO spadało, urosło, było potem prawie 4 i ludzie sobie myśleli, kurczę, jak fajnie by było mieć po 2,50. No i co? No i jest okazja. No i teraz kupujecie czy nie kupujecie? Nie? I zobaczcie, a Evo super sobie nam spadło tutaj do podstawy w momencie, kiedy zaczęło rosnąć. Tu była pierwsza świeczka, zobaczcie, o to mi chodzi. Od tego momentu zaczęło rosnąć i do tego momentu wróciło. Więc moim skromnym zdaniem, jeżeli chodzi o a Evo, to właśnie tutaj, w tym obszarze budujemy właśnie dołek. Nie? Tutaj teraz zaczynamy ciemniej. O. I według mnie już niżej nie spadnie. Więc tutaj dosłownie masz świetną okazję, żeby kupić. Tak? I tak samo jak tutaj, zobacz. Sobie spadało, spadało. Najpierw mieliśmy przebicie trendu, poszło do góry. Tak samo tutaj. Spada, spada, ale też będziemy mieli przebicie linii trendu zaraz i też pójdziemy do góry. Więc tutaj w tym obszarze, czyli AEWO od 2,65 do 2,38, według mnie warto kupić AEWO. TPEK ten sam, czyli ja sprzedaję tam przed dziesiątką, liczę na $20 na AEWO. Tak? I zobaczcie, inna struktura rynku. To sobie poszło, ale co z tego? Ktoś kupił tutaj i tak dalej, na Enie ma akurat plus. Pomimo, zobaczcie, że pomimo korekty, Ena cały czas rośnie. Więc to też niech wam da dziś do myślenia. Zobacz.
Okej, okay. A Evo spada, ale Ena jest silna, pomimo spadającego rynku nie spada. Dla ciebie znowu rozkminiamy na logikę. Czyli jest większy popyt niż podaż. Oczywiście tak to powoduje wzrost ceny, ale jakby Ena cały czas chce rosnąć. Zobaczcie, a Evo minus 5% dzisiaj, Ena plus 14. Więc tam jest ogromna siła i chęć zakupowa. Oczywiście nie znaczy to, że za chwilę to nie może zakumulować czy coś, ale po prostu warto jakby mieć. A Evo też dlatego warto, bo dalej to jest świeży projekt. To, co tutaj był ten wzrost i tak dalej, też pokazał siłę tej monety. To jest za mały wzrost, żeby grubasy chcieli się tego pozbyć. A tutaj akurat cena wraca do podstawy, gdzie warto tą monetę kupić. Więc ja osobiście uważam, że pomału mamy świetne wyceny na to, żeby kupywać, a nie sprzedawać. I szybko ostatni projekt, czyli BOME. Tutaj zobaczcie, robiliśmy jakieś tam pierwsze zakupy, natomiast no, po prostu bomę akumuluje. I to jest to, co ja wam mówiłem, akumulacja, nie? Czyli zobaczcie, ruch boczny tam, okej, okay, z jakimiś tam wyrwami do góry, coś tam, ale akumuluje. I zobaczcie przy bomę też tutaj prawie, że wróciło do podstawy, kiedy są dobre wzrosty. Czyli też wam chcę sprzedać taki mały tip, taki techniczny, wykresowy. Patrzcie na to, kiedy zaczął się duży ruch wzrostowy. No tutaj. Więc w takim wypadku ceny prawdopodobnie wracają do podstawy momentu, kiedy zaczęły bardzo mocno rosnąć. I to nie będzie dla Was tip. Czyli gdzie szukamy? Gdzie tutaj rosło najbardziej? No tutaj. Tutaj widzimy szybki wzrost. Więc tutaj do tej świecy cena ma prawo wrócić. I co zrobiło? Jakbym nawet miał zaryzykować, to zobaczcie. Jak zobaczycie sobie tutaj podstawę tej świecy, tak? Ja tutaj zaznaczyłem, o to mi chodzi. O tutaj, o ten cypelek. To jest ta świeczka. To 2,42. Prawdopodobnie tutaj jeszcze te AEWO wróci i nie pójdzie niżej. Może tam jakimś tam pipeczkiem, wiecie o co chodzi, tak, ale tu potencjalnie może być dołek. Tak samo na BOMę. Zróbmy to samo. Gdzie był silny ruch wzrostowy? Gdzie się zaczęła, gdzie jest taka typowa świeża? No tutaj, nie? Podstawa. Więc BOMę do tej świeczki jeszcze może spaść, nie? No i BOMę tak samo. Na BOMę ja liczę na 10x-ów minimum. Może będzie więcej. Okay? Widzicie bomę? No to bomy sobie do niebieskiej świeczki możecie sobie skupować. Więc co wam to pokazuje? No pokazuje, że wszystkie monety, które dzisiaj zrobiłem dla was, te trzy, no są w perfekcyjnym wręcz praktycznie, że momencie do zakupu. Nie? Więc to też niech dla was jakby będzie jakby taka okazja i informacja, że no nie dzieje się nic złego, tak? Tylko po prostu sobie monety technicznie wracają. Więc chciałbym, żebyście o tym kurczę pamiętali, tak? Tanio, lepiej, okej? Okay? Wychodzenie, dobre projekty, nowe, fajne projekty. Porzućcie te wszystkie Cardano i tak dalej. By tam nie będzie potencjału. To nie jest to. Więc jakby sobie po prostu odpuśćcie, nie? Co do rynku, no ja osobiście uważam, że mamy po prostu teraz jakiś moment tam akumulacyjny i tak dalej, tylko z dużej osi. Bitcoin, to sobie powiedzieć, dobra, Aaron, ale jak Bitcoin akumuluje, jak Bitcoin spada? No spada, ale akumulacja, no, no po prostu jedzie sobie między 60 tysięcy a 70. I on sobie akumuluje. Później jakoś się troszeczkę znowu tych świeczek naukłada, to wy będziecie więcej widzieć, nie? Że po prostu się układa. Więc teraz, jak sobie Bitcoin był po 70, dzisiaj jest po 67, jutro może będzie po 69, pojutrze będzie po 66, to wy się tym zamartwiacie i tak dalej. Nie zwracajcie na to uwagi. Po prostu on będzie sobie tak chodził. A ile? Zobaczymy. Może jeszcze tydzień, może jeszcze dwa. Przepraszam, może jeszcze cztery. Zobaczcie, że halving mamy za 10 dni, przyjmijmy. Po halvingu często mamy albo jakiś ruch akumulacyjny, albo delikatne korekty, które nie trwają zbyt długo. No i rośniemy dalej. Tak? Więc szybki i dobry scenariusz, taki pozytywny dla Was, jest taki, że prawdopodobnie zaczniemy rosnąć za jakieś 2-3 tygodnie mocno. Już wrócimy do konkretnych wzrostów. Pesymistyczny zakłada, że jeszcze kwiecień, maj możemy się tak przebujać, może odrobina wakacji nawet. No i teraz tak naprawdę, co to zmienia? No, dla osoby, która na przykład musi coś zarabiać z rynku, bo tylko z tego żyje, albo na kredyt sobie chce zarobić, tak, bo coś tam, to takie osoby mogą mieć odrobinę stresu, nie? Czyli zachęcam do tego, żeby przez najbliższy czas nie kupywać 100% i tylko trzymać, tylko coś urośnie, taka ena, to sobie trochę dłubnąć, trochę sobie dłubnąć, jakby nazbierać na ten kredyt. Wiecie, o co chodzi? Sobie delikatnie. Ale dla wszystkich tych, którzy mają pieniądze w krypto takie, które mogą zostać, albo mogą jeszcze dokładać i tak dalej, to wy po prostu czekajcie. Cierpliwie czekajcie, nie ruszajcie tego.
Najzwyczajniej w świecie. Jeżeli macie jeszcze to w dobrych monetach, to tyle. Pokazałem wam kilka przykładów struktur, gdzie dane monety najpierw rosną, potem akumulują, coś tam spadną i tak dalej, ale wszystkie i tak w końcu pójdą do góry. Więc to dla was bez znaczenia tak naprawdę. Jeżeli wy i tak nie wychodzicie z rynku co miesiąc, to jaki grzyb jest inny? Czy to zacznie rosnąć za tydzień, za 2 tygodnie, czy pod koniec maja? No oczywiście, grzyb jest dla was taki, że wy chcecie widzieć już sobie na giełdzie więcej, nie? W kwietniu. No fajnie mieć fajny kwiecień, nie? Przed majóweczką, żeby już było zielono, żeby piwko lepiej smakowało i tak dalej, żeby tam było po prostu więcej, tak? A nie korekta na majówkę i człowiek siedzi smutny, nie? Niż na koniec maja, okej? Okay? Bo szybciej przyjdą emocje. Ale z punktu wykresu, z punktu rynku, ja wam chcę powiedzieć, że super, żeby ten rynek nie rósł jeszcze w kwietniu. Super, żeby on nie rósł w maju. Świetnie będzie, jeżeli on nie będzie jeszcze rósł w czerwcu. Dlatego, że te wszystkie akumulacje, które się zrobią, dadzą dużo większy potencjał na wzrosty. Czyli jeżeli wy będziecie umieli zwalczyć sobie tę wścibskość tego, żeby już szybko widzieć i tak dalej, to dla samego rynku jest to zdrowe, że on raz korekci i tak dalej. Dlatego, że taki bardzo szybki ruch wzrostowy, szybkie parabole, nie mają wystarczająco czasu, żeby ten popyt przyszedł, żeby się naakumulował i żeby no, można było na tym zarobić więcej. Bo to jest po prostu niezdrowe dla rynku. Więc jeżeli wy dacie radę przeczekać chwilę, to się cieszcie, bo więcej dzięki temu zobaczycie w grudniu na portfelu, jeżeli zaczniemy rosnąć pod koniec maja, niż w grudniu, jeżeli będziemy rosnąć za 2 tygodnie. Okay? Możemy się tak umówić, że wytrzymacie, że będziecie czekać i tak dalej, że dajcie sobie tej po prostu cierpliwości. Okay? Dobra, moi drodzy, ja to jeszcze zerknę w notatki, czy ja wam chciałem coś jeszcze tutaj powiedzieć. No i to, nie? Czyli po prostu jakby to na pewno, czyli podsumujmy sobie, im taniej, tym lepiej. Bitcoin sobie akumuluje, więc nie patrzcie, czy on teraz kosztuje 66 tysięcy, czy on będzie 60. Oczywiście jak on spada, to alty też spadają. No to po prostu albo dokupić, albo czekać, nie? Po prostu te projekty jeszcze niektóre mogą spaść. Ale jak widzicie, wiele z tych projektów jest już na dołkach, na tych jakby momentach, gdzie można już pomału je zbierać. Skupcie się na nowych monetach, tak? Na przykład, nie wiem, ENA jest z launchpadu Binance'a i na przykład NFP. NFP jest jeszcze z launchpadu Binance'a. I to jest projekt też świeży i projekt, który jeszcze nie da zarobić. Więc możecie sobie na przykład tam polukać. Zrobicie sobie sami o właśnie zadanie. Ja mówię o NFP, a wy sobie włączycie wykres, sobie zobaczycie na Twitterze, co tam, jak tam, co to jest za projekt. Albo po prostu sobie zobaczycie sam wykres i zobaczycie, czy NFP też nie jest już jakieś podstawy i tak dalej, czy też to jest w miarę świeża moneta, która nie dała zarobić i tak dalej, nie? I to jest to. I przede wszystkim skupiajcie się na świeżych, fajnych projektach, ok? Zostawcie te wszystkie, co ja mam na myśli mówiąc świeże projekty. Świeże projekty to takie, które, o właśnie, to też może być fajna odpowiedź. Ja mam mówiąc o świeżych projektach, to są projekty, które nie zaznały hossy, czyli nie były wcześniej niż 2022, tak? Czyli świeże monety to nie takie świeże, że o, tam świeże, czyli mają miesiąc, tylko nam nie mają więcej niż 2 lata. Bo jak one wystartowały w 2022, to był dołek na rynku. Czyli teraz one w 2023, 2024 są w trakcie hossy, w trakcie tego ruchu wzrostowego, ale nie przeżyły hossy. Nie miały okresu 2020-2021, gdzie była hossa i ktoś mocną podaż dał. Bo na te monety już nie ma zainteresowania. Już ludzie je porzucili. Wy chcecie zarabiać sporą kasę, najlepiej jak najwięcej. Więc trzymacie adę, którą nikt nie chce kupywać. Nikt nie chce kupować, bo oni się nie gadają i tak dalej. Więc jak to ma rosnąć? Ogromna kapitalizacja, więc tam trzeba w ogóle tak tej ady nakupywać, żeby ona rosła, że to jest głowa mała. A mało tego, jeszcze tyle wszystkich tych torbowiczów tam siedzi, no bo każdy Cardano ma pewnie minus 50%, minus 60%, minus 80%. To się dało złapać na poprzedniej hossie w sidła jakby tego, że już jeszcze będzie rosło i tak dalej, a to był szczyt, nie? Więc jeżeli ktoś jest na przykład nie, minus 30%, no to jeżeli ADA zrobi, powiedzmy, nie wiem, tam razy 2 i tak dalej, no to, czy razy 3, no to on już zobaczy jakieś zyski, więc on też będzie chciał wychodzić. W sensie, kurde blaszka, 4 lata trzymam tu zasraną ADĘ, w końcu wyszła na zero, więc wychodzę. I wszyscy tak z was będą myśleć. Ktoś będzie miał 20% ADA urośnie i on będzie mówił, dobra, już jestem na zero. Komuś 40, komuś 60. I was po lewej stronie jest tysiące ludzi, która czeka na wyjście na zero.
Więc jak to ma rosnąć? Jeżeli popyt jest malutki, bo chęci są małe, będą w marketingu, a podaż jest ogromna, bo każdy chce cholera wyjść z tej ady, nie? Więc nie ma to racji bytu. Jeszcze na przykład powiem zdanie na koniec, żebyście odcinali takie pozycje, bo ty sobie myśli, dobra, Aaron, git, fajnie gadasz, jest spoko, ale ja sobie poczekam na to adę, jak ona wyjdzie mi na zero i ja wtedy kupię enę. No i to nie ma najmniejszego sensu, dlatego że nie patrz na zasadzie, że jakby z czym ty walczysz, tylko ze sobą, bo ty masz poczucie, że ty chcesz sprzedać adę na zero, bo ty nie sprzedałeś w stracie, nie jesteś tam słabym traderem, że się nie znasz na rynku, że coś tam, coś tam. Wywal to do kosza i patrz na kasę. Okej, w Cardano miałeś 5000 dolarów, teraz masz 2200, bo jesteś na stracie, to sobie pomyśl, czy 2200, 2200 dolarów, jakbyś dzisiaj miał nowe, świeże 2200 dolarów, nie? Tutaj masz. Przy okazji sobie łyknę. Masz 2200 dolarów, nie? Tutaj, to jest powiedzmy pieniądz. To dzisiaj, jakbyś wchodził w rynek, to byś za nie kupił AD, czy kupiłbyś ENA? Nie? Więc, no, prawdopodobnie kupiłbyś ENA, no tak przynajmniej myślę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś przekaz dzisiejszego spotkania, tak? Więc kupiłbyś ENA. Więc te 2200 dolarów w ENIE zarobi ci zaraz 22 tysiące dolarów, a ty będziesz siedział w Cardano, bo ty chcesz, żeby ci to podbiło. To nie patrz, żeby tam podbiło i tak dalej, tylko pomyśl, gdzie będzie lepiej dla twoich pieniędzy. Gdzie one będą miały lepszy dom, gdzie po prostu będzie im lepiej. Bo zanim ty wyjdziesz na Adzie na zero, być może jeżeli masz tam minus 30%, to pewnie wyjdziesz. To ENA zrobi 6x-ów do tego czasu. I ty na Adzie z 2200 zrobiłeś, powiedzmy tam, nie wiem, te 2800, tak? A ENA z 2200 miałbyś 8000 dolarów, a nie 2800. To trzymasz AD dla 600 dolarów kontra tutaj masz razy 6, powiedzmy razy 5. Nie ma sensu. Więc czasami nie bójcie się, tak jak na przykład ja robię na grupie i tak dalej. Coś kupiliśmy, ja wychodzę. Coś kupiliśmy, ja wychodzę. Sobie myślimy, dobra, to po co wyłazimy? Rzadko jest to oczywiście na stracie, ale czasami nawet na stracie wychodzimy. Dlaczego? Dlatego, że nie patrzę, okej, okay, fajnie sprzedać, jak się ma pomysł na te pieniądze gdzieś indziej, w plusie, wysoko, na szczycie, ogólnie z zyskiem, tak? No ale nie zawsze się uda. Więc jeżeli ja widzę, że dla tych pieniędzy jest lepsze miejsce, to i widzę, że już chcę to zrobić, to mnie guzik to interesuje, czy to jest w stracie, czy to jest w zysku, pomimo, że fajnie oczywiście w zysku sprzedawać, ale jeżeli jest lepsze miejsce i tak dalej, no to po prostu warto szukać lepszego miejsca. Za was zachęcam do tego, żebyście kupowali nowe monety i tak dalej, i ja już takie, które coś tam wam urosną i tak dalej, i będzie coś świeżego na rynek wchodziło, no to po prostu sprzedajcie sobie trochę z tych tepeków i kupcie nowy projekt, nie? Bo dlaczego? Bo już gadaliśmy o tym całe spotkanie, nowy ma większy potencjał, nie? I tak grajcie. Ja was do tego zachęcam. Zobaczycie, że zaczną się dziać cuda na portfelu, jeżeli tylko będziecie mieli świeże, fajne projekty. Czasami musimy myśleć, dobra, Aaron, ale to lepiej Ethereum mieć jeszcze, Bitcoina i tak dalej, no bo ja tam słucham takiego na internecie, co trzyma cały czas w Bitcoinie, tak? Albo tam trzyma dużo w Ethereum. Okej, spoko, tylko ten ktoś trzyma sobie w momencie od dołka, tak? I on sobie może podtrzymać, bo dla niego, powiedzmy, nie wiem, 5 czy 10 tysięcy dolarów na Bitcoinie, to jest podwojenie. Albo tam powiedzmy 60% jest kolejny do przodu i tak dalej. Okej? No to dla niego tak, ale on sobie mówi o własnej strategii i ja się trochę z tym zgodzę, tak, że dla niego to jest okej. Ale gdzie teraz? Jeżeli po hossie, znaczy po halvingu, ten Bitcoin, może jeszcze on rośnie, może będzie taki moment, ja bym nie wykluczam, że może będzie taki moment, że Bitcoin przebije 72 tysiące, on pójdzie na 80, 90, 100, altcoiny będą trochę spadać. Może tak być. Dlatego, że ludzie zrobią to, co jakby psychologia rynku, tak? Tak samo, czy ja wam powiem, czy ktoś na szczycie będzie kupował? No tak, bo wszyscy będą omamieni, że tam będzie ta hossa, to jest super cykl 2.0 i to będzie już rosło 4 lata kolejne tylko. To nie będzie żadnej bessy. Zobaczycie, na Beatus rękę dam uciąć za to, że będzie mowa o takich rzeczach. No akurat, bo tam będzie wszystkie gry, spektakle, aktorstwo pierwsza klasa. Tam będzie grana, że ta hossa to jest po prostu początek, tam dalej będzie wszystko super. I będziemy rosnąć jak szaleni. Więc to wszystko tam będzie, nie? Więc być może Bitcoin będzie rósł, a alty będą spadły. Dlaczego? Dlatego, bo ludzie kupują na szczycie hossy, to i będą kupywać tego Bitcoina po 80, po 90 tysięcy dolarów, bo tylko on rośnie. Więc będą sprzedawać swoje tanie alty, pokupywane i wchodzić w Bitcoina. Bo będą widzieć, że alty spadają, Bitcoin rośnie. Więc co? No, na logikę lepiej iść w Bitcoina, skoro rośnie, tak?
No ale ile ten Bitcoin rośnie? No niech on zrobi z 80 95. To jest 96, to jest 20%. To co to jest 20%? Jak on się troszeczkę naakumuluje i zwolni, to te 20% wasze alty zrobił wam w dzień. Więc pamiętajcie też o potencjale procentowym. Bitcoin drogi, ogromna kapitalizacja i tak dalej. Więc to wypompować na 100x-ów nie będzie wcale łatwym zadaniem, a nawet jeżeli to będzie 100x-ów, to macie teraz 40%. To ENA, którą kupowaliśmy tam chyba po $10, pierwsze paczki, no to już wychodzi, że ma 40%, tak? W parę dni. Okej? No i tyle. Więc pamiętajcie, że ktoś, to mówi, że dalej warto siedzieć w Bitcoinie i w Ethereum, okej? Dla niego prawdopodobnie, bo jest długo w rynku, nie dla osób, które teraz jakby są świeże. A po drugie, już ten czas się kończy. Okej? Więc ja się zgodzę, że trzymanie w Bitcoinie, w Ethereum było spoko przez ostatni rok na przykład. Bo co prawda nie wszystkie alty zrobiły więcej niż Bitcoin, nie? Jak tak się pogada. Wszystkie nowe zrobiły więcej, tak? Ale no, a Cardano może nie zrobiło, no i nie ma się tutaj co dziwić. Więc był okej, ale pomału ten moment będzie się kończył po halvingu, że właśnie z Bitcoin będzie stawał i inne projekty zaczną nadganiać i tak dalej. Więc już bądźmy o krok do przodu, tak? O krok do przodu z wiedzą, ale krok przed rynkiem z działaniami, nie? O, zobaczcie. Więc jakby na to patrzcie, okay? Więc tak to jest ważne. No dobra, moi drodzy, ja swoje wyczerpałem. Myślę, że zrobimy sobie małe Q&A, te 10 minut, które nam zostało, żeby było do pełnej godziny. I już, wybaczcie, będę wybierał takie ciekawsze pytania, żeby wszyscy skorzystali, którzy zostaną na Q&A, bo i tak na wszystkie nie odpowiem, bo jest was 210 osób. To ja bym musiał tutaj, ja wiem, że jeszcze godzinę bym pogadał, to i tak te pytania będą, nie? Więc wybaczcie, że powiem te najciekawsze. Ktoś pyta, co z Moon Appem? I na to pytanie odpowiem. Za chwilę będzie listing kolejnej monety i się nic nie zmienia według mojego planu. W sensie ja wam powiedziałem, że ja Moon App trzymam do czasu, aż będzie wychodził teraz kolejny projekt. Już go ogłosili, on już będzie wychodził, więc zobaczę, jak im ten launch pójdzie. Jeżeli pójdzie fajnie, na to moneta zareaguje, zareaguje rynek, ja zostaję z Moonapem. I będę go po prostu trzymał długoterminowo. Tym bardziej, że ekosystem INJ-a już pomału też zaczyna pracować fajnie. Więc na INJ-cie też na przykład jest, według mnie, okazja tutaj 30, 32, $35 to są super ceny. Więc wtedy utrzymam. Jeżeli dadzą plamę i tak dalej, ja będę zamykał Moonapa i niestety pogodzę się ze stratą i będę wchodził w nowy projekt. Tak to wygląda. Mam pytanie odnośnie połączenia FED, AGIX i Ocean, z tego co dobrze pamiętaj. Lepiej zostać na przykład w FED i czekać na ten nowy token, w którym się siedzi, czy to jest bezpiecznie sprzedać, czy jakie masz przemyślenia odnośnie. Wiesz co, no, na pewno jeżeli oni łączą, to nie znajdą na to rozwiązanie, że to będzie w jakiś sposób przerebrandowane, będzie też zmiana monet i tak dalej. Ale ja osobiście jestem zdania, że warto sprzedać tego typu przed tym ogłoszeniem. Dlaczego? Dlatego, że długoterminowo super, że się te trzy projekty łączą i ten nowy projekt, który wyjdzie, że zapomniałem, jak on się będzie nazywał, naprawdę będzie miał super okazję, bo w ogóle łączą się trzy genialne projekty. Ja zarówno polecam i AGIX, i FED, i Ocean, na przykład, żeby mieć, no ale już ich nie będzie, będzie z tego jeden i będzie projektem nowym. Więc super, tak? Bo wszystkie te trzy akurat nie są nowe. Ja je polecam, bo są po prostu świetne, ale nie wpisuje się jakby w to, co mówiłem na dzisiejszym spotkaniu, no bo one wszystkie mają po parę lat i już były w hossach i tak dalej. Natomiast ja osobiście uważam, że warto przed tą zmianą wyjść z dwóch powodów. Jeden, będzie sell the news typowy, czyli będzie nowa moneta, ona rośnie, ale będzie sell the news, czyli na początku będzie spadek po ogłoszeniu, więc nie warto według mnie. A po drugie, może coś tam nie zadziałać, coś nie będzie wspierało sieci, coś tam i ktoś o czymś zapomni, tak? Że zapomnicie, że mieliście FED na Metamasku, a na Metamasku nie trzeba było mieć na przykład na CEX-ie, bo wam giełda wtedy to zamieni i tak dalej. Różnego rodzaju jakieś tam komplikacje, które dzisiaj tylko wymyślam sobie, do tego, żeby było no, po prostu coś nie po waszej myśli. Więc ja zachęcam do tego, żeby trzymać. Dalej, można powiedzieć o NFP, jest potencjał. Wiesz jeszcze, że monety Solana oddadzą? Tak. Co myślisz o Wormhole i Saga? Saga nie znam.
osobiście. Jakoś nie wpadła w moje kanony tutaj wyszukiwań, więc jeszcze nic nie wiem. Albo jest, nie wiem, jakoś bardzo mocno świeża, albo bardzo mocno mała. Ale Wormhole, świetny projekt, bardzo dobry, super ogromna kapitalizacja, tak jak BOMę na przykład, tam w jeden dzień 2 miliardy kapitalizacji, więc te projekty muszą oddać. One są po prostu tak duże monety, które się nie da wydarować, może powiedzieć, że one są trochę zaprogramowane na wzrost. Bo jeżeli na BOMę w Memcoinie ktoś zostawia 2 miliardy tam w jeden dzień, no to uwierzcie mi, że to nie są debile. No, kurczę, no nie są, nie? Wiecie, co chodzi. Więc taki BOM, dlaczego ja tego BOMę się tak mocno trzymam? Bo ogólnie memcoiny. Zobaczcie w ogóle, jaki to jest jakby dziwne na tym rynku, można powiedzieć, że projekty super, świetne, które coś jakby znaczą dla świata albo dla całej tej struktury blockchainowej i tak dalej. Rosną tam 2x, zrobiły 3x, a memy, średnio memy, kategoria memy, średnio memy w 2024 roku, czyli w te 4 miesiące niecałe, tak? 3,5 powiedzmy. Zrobiły średnio 12x memy, średnio. I to jest jakby ranking tam wybranych, powiedzmy, 10 największych, tak? No bo oczywiście były memy, co zrobiły i 1500 razy, ale to tam gdzieś na Solanie jakieś małe, ktoś gdzieś się załapał. Więc średnio memy zrobiły 12x, a największa po nich kategoria AI, czyli trend numer 2, zrobił. Słuchajcie, memy zrobiły tam 1200%, no to AI zrobiło chyba 280. Czyli 1200 pierwszy kategoria memy, a 280 kategoria AI. Ktoś tam zrobił takie podsumowanie. To jest, ja mówię, co tam widziałem w internecie. Zrobił podsumowanie trendów. Nie, trzeci chyba był gaming, czy RWA było, ale to już tam były małe. Czyli powiedzmy AI, RWA, gaming to było tam 280, 263, 244. To już były tam około 200, 250, 280%. A memy 1200. Więc w ogóle memy posprzątały wszystko, co się dało. Memy. Gówniaki takie, nie? Gównokoiny, no. Zabijają jakieś tam, powiedzmy, 6 razy są mocniejsze od RWA, tak? Czy od AI, sztuczna inteligencja, która niewątpliwie jest tak ważnym krokiem dla ludzkości, jak wymyślili żarówkę, wymyślili prąd, później było wymyślenie internetu, tak? I tak dalej. No to AI, no to dla mnie to jest kolejny rozdział taki dla całego świata się zaczyna pisać. No i super, że mamy kryptowaluty i te AI też jest w kryptowalutach, bo my sobie na tym zarobimy. Więc memy obowiązkowo. Ja was zachęcam dzisiaj do tego, żebyście wy nie byli obojętni na memy. Bo też sobie może pomyśleć, że ktoś taki jest, taki, wiecie, twardy inwestor, nie? On tak do kryptowalut parę lat się przygotowywał, on tak, kurde, no te bitcoiny, coś tam rosło. No widzę, Robert się uśmiecha, pewnie sobie myślał, ktoś mu tam gadał o tych bitcoinach i tak dalej. Ja sobie myślę, dobra, tam mi nie zawracaj gitary, chłopie, ja mam co robić, tak? No, a później jednak przyszedł, jednak jest już w kryptowalutach i tak dalej. I są takie osoby, tak, które tego, i to nie jest nic złego. No też fajnie, że macie jakieś tam bezpieczeństwo, myślicie o swoich pieniądzach, no nie wierzycie też na słowo od razu, ktoś mówi, kupuj bitcoin, dobra, kupuję, nie wiem, co to jest. Więc to też jest spoko. Ale pewnie są takie osoby, które tak samo teraz z memami myślą. Dobra, jak już jestem tego, to ja sobie Bitcoina i Ethereum kupię i to tyle. Bo ja tam nie znam tych altcoinów, tam nie wiem, Ena, Srena, nie wiem, czy to warto kupić, czy nie warto. Więc okej, kupuję, bo już parę razy usłyszałem, ale memcoiny to w ogóle mnie nie interesują. I bądźcie w tych memcoinach. Ja tam nie mówię, żebyście tam grzebali w czeluściach internetu jakieś memy na Solanie, memy na Tonie i tak dalej, bo do tego trzeba troszeczkę już posiedzieć. Oczywiście. Wszyscy, którzy dzisiaj są na spotkaniu i są zaawansowani, no to tych zaawansowanych zachęcam, żebyście szukali memów na Tonie, bo Ton ogromna społeczność, która jeszcze nie dała zarobić. Szukajcie memów na sieci Base, bo Base za chwilę będzie startował jak skurczybyk jasny. I tam się będzie działo. Więc szukajcie memów, 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 bo memy prawdopodobnie niestety bądź niestety będą najsilniejsze dalej i do końca HOSSy pewnie będą królować. Więc o zgrozo. Ale jeżeli ktoś będzie siedział 100% tylko w memach, to osobiście czuję, że to nie głupie rozwiązanie. Chociaż bardzo ryzykowne. I tak nie polecę wam, nie zachęcam was do tego, ale niestety możesz się gadać, że jak będziesz w memach tylko, to zrobisz na portfelu 100x, a nie 20. Tak może być, nie wiem, ale się domyślam. Więc na pewno warto jakieś memy mieć. Więc BOME to jest memcoin, tak? Więc na przykład do BOME osobiście was zachęcam, bo uważam, że jak na memcoin, no to jest po prostu potencjał, jest świeży i względnie bezpieczny, nie? Dobra, co wy tutaj jeszcze działacie? Co syn?
No, synapse, jeżeli dla mnie synapsa, jeżeli w kwietniu nie ruszy i w maju nie przebije tam 2,5-3 dolary, no to ja synapsa wychodzę i będę wchodził w inny rynek. Bo jakoś rynek po prostu tego nie czuje, tego synapsa, nie? Więc no cóż. No właśnie, wolę czekać, że będziesz mieć 2X. NGL, myślisz, ile X-ów? Też NGL jest super projektem, więc myślę, że NGL może zrobić takie 10-20X-ów. Ale ja wam tak powiem, słuchajcie, to jest jedna wielka, wielka spekulacja. Co ja mogę wiedzieć, czy NGL zrobi 8X-ów, czy 14? Więc ja wam tylko mogę powiedzieć, że NGL jest świeżym projektem, bardzo dobrym, więc ile X-ów zrobi, nie wiem, ale może być takie, powiedzmy, jak nie wiem, będzie potem zestawienie top 100 projektów od najlepszego, który tam zrobił, powiedzmy, nie wiem, 10 800 razy. Później będzie drugi tam 9 000 razy. Trzeci tak, i tak dalej. To NGL myślę, że może być w takim zestawieniu dosyć wysoko. Nie? No bo ma potencjał. No i tak dalej. Wy tutaj lecicie w tych projektach. Dogecoin, tak. Dogecoin ma super strukturę na dalszy ruch. Ale na Dogecoinie nie wiem, czy da się zarobić więcej niż 5-6x-ów, bo jest ogromna kapitalizacja. Ale Dogecoin po ogromnym czasie, po wielu miesiącach akumulacji, zaczyna rosnąć. Nie wiem, po ile on teraz jest, ale tam dolar na Dogecoinie to myślę, że może być lekko, czyli to chyba teraz jakieś 4-5x-ów, nie? Więc no. Ton wypuszcza teraz swój telefon. Jak spróbujesz ocenię ton? Więc no, ja jestem zafascynowany tą siecią. Tonem i to, że to jest jakby wszystko się dzieje na Telegrama. Ogromna społeczność, świeże działanie. Sam Ton wleciał w rynek, chyba nie pamiętam dawno tak silnego projektu, który wbił się w pierwszą dwudziestkę całego market capu w chwilę dosłownie i tak dalej. Więc na sieci Ton ja uważam, że warto być i sobie tam szukać projektów, że tam jest ogromny potencjał. Czyli uważasz, że dużej korekty do okolic 51-48 tysięcy nie będzie? Nie. Ja uważam, że nie. Że nie. Może takie 58, 59, tak jak wam mówiłem, 67,5, przepraszam, 57,5 do 62,5. Tu jest takie duże wsparcie ogólnie rynkowe, nie? Więc 57,5 według mnie to będzie maks, ale osobiście uważam, że chyba nawet i tego nie zobaczymy. No chyba, że na przykład, nie wiem, wyjdzie coś, że AI, nie wiem, sztuczna inteligencja zabiła człowieka, tak? Wiecie, coś powalonego na świat się wydarzy, tak jak było z pandemią. Przyszła pandemia, no to Bitcoin spadł z 12, tam, no, przy pandemii tam może 10,5 był, na 3,600, nie? To ja wtedy, jak było 10,5, to ja też bym wtedy powiedział, że według mnie poniżej 9 tysięcy nie spadnie, a spadło poniżej 4. Więc jeżeli coś takiego będzie, tak, ale jeżeli nic takiego nie wyjdzie, to nie. To nie. Nawet uważam, że możliwe, że po prostu już mamy dołek za sobą. W sensie, że nawet nie wrócimy do poniżej 60 tysięcy. Ale jeżeli tylko poniżej 60 tysięcy się pojawi, to ja uważam, że to będzie super cena do zakupu. Dlaczego uważam, że nie będzie 51,48? Dlatego, że wielu graczy i rynkowo struktura mówi, że Bitcoin powinien mieć dołek w okolicach 54-56. Więc rynek w hoście nie dostanie takiej wyceny. W beście dostanie jeszcze niższą, tak? Ale w hoście nie. Zobaczcie, jakby te wcześniejsze duże korekty i tak dalej, też ludzie czekali na 20 tysięcy, to czekali na 25, to będzie 37, ani razu tego nie dostali. Bo rynek nie dostaje z takiej okazji, mówiąc wprost. Więc ja uważam, że jeżeli ludzie będą liczyli na 52, 54, no to nawet tego nie dostaną, czyli te 58, 60 tysięcy to może być maks, nie? No dobra, słuchajcie. Link na przykład jest stary, a w nim siedzisz potencjał. Dlaczego? Dlatego, że ja traktuję kryptowalutę Link jako moje takie, powiedzmy, bezpieczeństwo. Czyli na przykład Link nie jest dla mnie monetą, na której ja liczę na 20x-ów, bo spokojnie kasę z Linku mógłbym dać gdzieś indziej, ale Link to jest dla mnie takie bezpieczeństwo w rynku, tak? No bo wiadomo, że rynek krypto sam sobie jest bezpieczny, a ile jest bezpieczny. Ale Linka trzymam jakby taka trochę emerytura. Wiecie, o co chodzi? Po prostu załóżmy, że nie wiem, że ryzykujecie w rynku krypto i macie pieniądze, powiedzmy, ogólne, pieniądze, które zarabiacie, i macie, powiedzmy, pieniądze na dom. Czyli na przykład ja osobiście, jako Aaron, chcę za 2 lata wybudować nowy dom. Wiecie, o co chodzi? To te pieniądze na dom trzymam w Linku. Okej? O to mi chodzi. Bo tam nie pójdę w memy czy coś, no bo to są pieniądze na dom, ale w takim Linku wolę trzymać niż w Bitcoinie i w Ethereum, bo uważam, że bezpieczeństwo jest praktycznie to same, a Link ma większy potencjał niż Bitcoin czy Ethereum w X-ach, w razach do zarobienia.
Więc tak odpowiadam Tomek tutaj na pytanie, nie? Ena może jeszcze spaść. Wszystko jest możliwe, może spaść, ale według mnie Ena już jest dobra do zakupu, a jeżeli spadnie, to tylko dokupić. Ale Ena jest po prostu bardzo silna, nie? No, dobra, moi drodzy, wiecie co? Jak zwykle piękny Zoom. Dziękuję bardzo. Gratki mi interesuje swoją monę, gdzie je trzymać? Na portfelach. Na portfelach. A jeżeli nie masz tego, no to wiesz, to są takie małe monety, to albo trzymacie na jakimś Metamasku, albo trzymacie na Trust Wallecie, praktycznie tam wszystko można trzymać. Albo po prostu trzymać na giełdzie, albo często jest dedykowany portfel. Przynajmniej nie wiem, wychodzi JUP i JUP ma swój dedykowany portfel, ale ja tych dedykowanych portfeli nie polecam osobiście, żeby tam trzymać. Zresztą będzie dobra, Aaron, ale to jest bardziej bezpieczne niż na giełdzie, nie? Chyba nie powiesz, że nie. No, tak uważam, że jest oczywiście bardziej bezpieczne, ale. No kurczę, no słuchajcie, mamy tysiące giełd. Może nie tysiące, no ale kilkaset giełd. Ile padło? Pięć giełd padło przez ostatnie 10 lat. No to też nie jest tak, że nie wiem. No tak, jakbym wam powiedział, słuchajcie, nie latajcie samolotem, bo pięć samolotów na rok się rozbija o ziemię. No, się rozbija, no. To jest po prostu ryzyko życia, no. Więc może być jakaś giełda i tak dalej, ale te portfele, te jakby dedykowane i tak dalej, one są tak mizernie zrobione często i tak dalej. Seedy i tak później tylko na tym ulecie działają. Nie przypomnę sobie seedy na tego, no bo nie wspiera danej monety wallet, tak? No to tego, więc wiesz, lepiej trzymać na giełdzie, nie? Ena spadnie jeszcze, dobra, to samo pytanie. I no dobra, dużo pytacie oczywiście o to, ile kto x-ów i tak dalej. Ja wiem, że to was najbardziej interesuje, bo wy byście chcieli wiedzieć, żeby Aaron wam powiedział, że to będzie 100 x-ów i wy sobie pójdziecie na piwko, bo już będziecie myśleć o nowym lambu, tak? Ale nie powiem wam na to pytanie, bo wiem, że później wy będziecie, skończy się hossa i wy przyjdzie, ja zrobię zooma, powiedzmy w maju, po hoście i powiem, jak tam, słuchajcie, zarobiliśmy fajnie i tak dalej, ktoś będzie pisał, a ja nie zarobiłem, bo mówiłeś, że będzie 10x-ów, a ja było 8, ja oczywiście nic nie sprzedałem, bo powiedziałeś, że będzie po $20, teraz z 18 spadło na 9, ja dalej to trzymam, bo czekam na odbicie i tak dalej, tak? I oczywiście będzie winny Aaron, no bo Aaron powiedział, że będzie 10x-ów, tak? A jest 9,5. Więc te predykcje tak naprawdę nic nie znaczą. Rynek zdecyduje, ile to będzie. Ja oczywiście uważam mniej więcej tak dalej, bo gdybym tego nie mówił, to byście wy w ogóle nie widzieli. Tak? No to na przykład na ENA i AEW powiedziałem wam, na co mniej więcej liczę, no bo ja na te ceny liczę. Tak? A czy się uda? No zobaczymy. Ja mówię, przy 9 dolarach już będę jakieś tam paczki sprzedawał. Trzymam pod 20, ale nie zdziwię się, jak będzie po 30 czy po $40 w któryś z tych projektów. Ale wam tego nie powiem, bo sam wiedzieć. Nie wiem, jak mocno to zażre, nie? Więc po prostu ja będę sprzedawał między grudniem a kwietniem. I tam już będę szukał paraboli. To jest mój plan na dzisiaj. Czyli ja do grudnia nic nie robię, a tam będę już wtedy myślał, nie? Co myślisz o tanich Ton, Floki, Shiba i dziś Pepe? Czy warto? Ja wszystkie trzymam, nie? Ja wszystkie trzymam, ale czy wychodzi dziś w nowe, no to tego nie ma odpowiedzi na to pytanie, Kasia. Dlatego, że czy warto sprzedawać monety, żeby wchodzić w następne? No ale to wiesz, to jest miejsce dla twoich pieniędzy. Czy ty je lepiej zrobisz tak, jak tłumaczyłem tutaj na przykładzie tej Ady, żeby ją się pozbyć i kupić coś nowego? To jest miejsce dla twoich pieniędzy. Więc ty mnie chcesz zapytać, czy lepiej wyjść z tego miejsca i wejść w nowe? Ale nie wiem, co ty, Kasia, chcesz zrobić. Ja ci mogę powiedzieć, jakbym był nieodpowiedzialny, to bym ci powiedział, że no lepiej wyjść i tego. No ale skoro mam wiedzieć, czy ty wyjdziesz z super projektu na rzecz nowego i wyjdziesz w coś z mniejszym potencjałem, w ogóle od razu wiadomym na starcie. Więc wtedy moja odpowiedź, że warto, nie będzie miała znaczenia, bo ty pójdziesz w miejsce, w które nie warto. Więc nie ma odpowiedzi na to pytanie. To jest po prostu, czy warto wyjść z gorszego projektu z mniejszym potencjałem na nowy, świeższy, z większym potencjałem? Na to pytanie odpowiem ci tak. Ale na twoje, no nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jaką kapitalizację altów myślisz, że możemy zobaczyć? Ja myślę, że cała kapitalizacja altów, no 4-5x to jest minimum. Ja liczę na 8x. Tak bym to powiedział. Od tej, co jest teraz. No i widzicie, no i to będzie ten.
Co myślisz o ICP? Ktoś tutaj spamuje z tym ICP, ale żeś się. A nie, czyli co myślisz o tym, że dołączy, że rosnąć CPI jest większy niż się spodziewano, bo no, ma to zły wpływ na krypto na krótki czas, jeżeli już. I to tyle. Więc nic, nie ma to wpływu praktycznie żadnego na ogłoszenie wyników czy cokolwiek CPI. Nie ma to, no, nie ma to żadnego znaczenia dla rynku długoterminowego, więc bez znaczenia. Oczywiście wzrost na przykład kursu dolara na dany moment tak, no bo na przykład tak jak widzicie na przykład indeks, tak, DXY, indeks dolara rośnie, no to rynek często spada i to akurat jest coś, można powiedzieć, względnie potwierdzonego, że taka jest zależność, ale to też na chwilę, no bo no dobra, no może indeks dolara rosnąć, ale no nie będzie też równie nieskończoność. I tyle, więc krótkotrwale może to być, ale nie ma to znaczenia na dłuższe, nie? Tunel mocno urósł, dalej warto go trzymać, czy już garanty zysk. Ja trzymam wszystko na tonie. Oczywiście sobie kaszuję, wkład wyciągam sobie, wymieniam te monety, bo to są małe monety, świeża blockchain, więc na przykład na takiej Solanie, Tonie, na Base teraz, to od razu wam sprzedam strategię. Jeżeli mi moneta robi 100-200%, ja mam wkład wyciągnięty. I sobie po prostu trzymam resztę i tam delikatnie sobie skubię już później, ale bardzo delikatnie. Ale ogólnie trzymam, no bo to są świeże projekty, więc tonel sporo urósł, ale jeżeli liczymy na ogromne wzrosty na sieci, ton dalej będzie rósł. Ale oczywiście no, warto mieć zabezpieczone, nie? Dobra, mordeczki kochane. Bo tutaj można siedzieć bez końca, nie? Ja wam pięknie dziękuję. Dziękuję tutaj pięknym chłopakom, czyli Hubertowi, Patrykowi, Robertowi, Łukaszowi, Sebastianowi, żeście tutaj mnie. No, czułem się super, no bo gadałem z wami. No i tutaj jeszcze właśnie się pokazał Sebastian, więc bardzo dziękuję, że byliście, bo cały Zoom gadałem do was, można powiedzieć, patrzyłem na was. Przyjemnie mi było, szybciej mi zleciało czas. Jest 5 rano, już zaraz słońce będzie wychodzić, ale nie chce mi się spać dzięki wam, co jest oczywiście plusem w porównaniu z, no jakby na samym spotkaniu, tak? Więc bardzo wam za to dziękuję. No i co? Tyle. Mam nadzieję, że się podobało, że jakieś tam wiedzy żeście zgarnęli. No, są kciuki do góry, więc myślę, że spoko. Przemyślcie to sobie, przekalkulujcie, przekmincie, tak wiecie, pi razy drzwi, o co tutaj może chodzić i tak dalej. Nagranie pojawi się tam powiedzmy za dzień, za dwa, gdzieś na grupach, więc będzie można sobie jeszcze do tego wrócić. Ja wam ślicznie dziękuję tutaj z otwartości mojej serdecznej, serduszkowej za ten wspaniały czas z wami dzisiaj i ja się żegnam, lecę spać, a wy tam działajcie, róbcie co najlepsze i spokojnej nocy wam życzę. Dzięki, cześć.